Sia lodato Gesù Cristo. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Visto che la conferenza è su San Michele e sugli angeli, ci mettiamo in piedi e facciamo una preghiera all'angelo custode. W związku z tym, że ta konferencja dotyczy kultu świętego Michała Archanioła i aniołów, zapraszam wszystkich do odmówienia wspólnej modlitwy do anioła stróża. Ja w języku włoskim, a wy w języku polskim. Angelo di Dio. Aniele Boże, stróżu mój. Sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governami, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Amen. La prima volta in vita mia che faccio una conferenza a quest'ora, alle ore 13. Muszę wam się przyznać, że pierwszy raz w życiu odbywam konferencję o godzinie 13, o tej porze dnia. Da noi in Italia è impossibile fare una conferenza a quest'ora. U nas we Włoszech o tej godzinie to po prostu byłoby niemożliwe, aby konferencja mogła się odbyć dokładnie o tej godzinie. Perché a quest'ora tutti mangiamo e da noi il pasto è sacro. Ach, my o tej godzinie, my wszyscy we Włoszech konsumujemy nasz obiad. Także ta godzina, gdyby ktokolwiek się udał o tej godzinie na wysłuchanie konferencji, nie zjadłby swojego posiłku. Sono oltre 20 anni che io cerco di diffondere l'amore a San Michele e agli angeli. Od ponad 20 lat robię wszystko, aby realizuję swoją misję propagowania kultu do aniołów światłości. Ma negli ultimi 5 anni con molto piacere ho visto che c'è un grande interesse verso San Michele e gli angeli. Ale od 5 lat muszę zauważyć, że dostrzegam zdecydowanie większe zainteresowanie aniołami, pobożnością, nabożnością do aniołów. Credo che l'ora di parlare sugli angeli sia finalmente arrivata. Myślę, konstatuję, że godzina, pora, że nadszedł czas rozmowy o aniołach. Più la situazione contemporanea della Chiesa diventa critica, difficile. Im bardziej sytuacja, stan Kościoła jest trudny i skomplikowany. Più io sono certo che la soluzione a questa crisi della Chiesa sia un'apertura al mondo angelico. Tym bardziej jestem przekonany, że odpowiedzią będzie otwarcie się na wszechświat, na świat aniołów. Vedete, voi in Polonia avete ancora un'ottima situazione religiosa. Muszę wam powiedzieć, zauważam, że wy w Polsce jeszcze macie optymalną, najlepszą kondycję kościoła w Polsce. Due settimane fa io sono stato a predicare in Francia. Dwa tygodnie temu przebywałem we Francji w celu mówienia kazań. Lì è normale che un parroco abbia 30 parrocchie. Tam rzeczą powszechną jest, że jeden proboszcz, jeden ksiądz ma pod swoją opieką, roztacza opiekę nad ponad 30 parafiami. I preti francesi sono quasi estinti, quasi scomparsi. Francuzi, kapłani francuskiego pochodzenia praktycznie, można by powiedzieć, że nie ma ich, zniknęli z przestrzeni kościoła. Per la maggior parte i parroci sono africani. Zauważam, że większą część kapłanów sprawujących posługę we Francji to są księża pochodzenia afrykańskiego. Meno male che ci sono gli africani, altrimenti sarebbe una catastrofe la chiesa in Francia.
Musimy być wdzięczni Bogu, że mamy tych Afrykańczyków, bo przynajmniej jest ktoś, kto może sprawować Eucharystię. In Francia ci sono delle chiese bellissime, ma non ci va nessuno. No, we Francji są przepiękne kościoły, ale niestety nikogo w nich nie ma, nikt nie przychodzi. Anche noi purtroppo in Italia stiamo sempre più giù come religione cattolica. No, my we Włoszech mamy bardzo podobną sytuację jak we Francji. Sytuacja kościoła i uczestnictwa wiernych również jest jak równia pochyła. Da noi in Italia le suore italiane sono come i preti francesi, sono quasi completamente scomparse. We Włoszech również sytuacja zgromadzeń sióstr zakonnych jest bardzo podobna jak we Francji sytuacja księży. In Italia ci sono le suore, ma sono tutte straniere. Tak, oczywiście we Włoszech mamy siostry zakonne, ale większość z nich są to siostry pochodzenia nie są Włoszkami. Io le suore le vedo solamente quando vengo in parrocchia, ma poi non vedo per niente le suore in Italia. Ja dostrzegam tylko siostry w momencie, kiedy wchodzę do jakichś konkretnych kongregacji. Tam można spotkać siostry zakonne. Na ulicach ich po prostu nie ma. Quindi i cattolici sono sempre di meno. Więc tak, katolików jest coraz mniej. E sono sempre più isolati. I dostrzegam, że katolicy są odizolowani, jest ich coraz mniej i w odizolowaniu. Se vogliamo essere preparati per affrontare questa situazione difficile, jeśli chcemy być przygotowani, aby stawić czoła tej trudnej sytuacji, se vogliamo comunicare coraggio ai fedeli in mezzo a questa crisi, chcielibyśmy przekazać ducha odwagi, aby stawić czoła temu kryzysowi, dobbiamo studiare e invocare l'aiuto degli angeli. Musimy, uważam, pogłębiać wiedzę na temat aniołów, o aniołach. Ecco, dobbiamo studiare a fondo il tema degli angeli. Podkreślam, należy dogłębnie przestudiować nabożeństwo, świat aniołów i nabożeństwo do aniołów. Poiché l'azione del demonio si fa sempre più dura e difficile, dopóki działalność szatana zaczyna być coraz bardziej agresywna, solamente il ricorso agli angeli ci può far vincere il male. Dopóki ona będzie tak trwać, aż nie... come? Alla fine? Ci può far vincere il maligno. Solo con gli angeli vinciamo il maligno. Dopóki nie odwołamy się do wstawiennictwa aniołów. C'è stato un grande filosofo cattolico brasiliano. Jest pewien filozof katolicki pochodzenia brazylijskiego, che ha detto che oggi la lotta contro il diavolo, który powiedział, że współcześnie dzisiaj stawić czoła, aby zwalczać zło i szatana, senza un ricorso a San Michele e agli angeli, bez uciekania się do opieki, pod opiekę aniołów. E come combattere 500 dinosauri con una sola spada. To użył takiego porównania, to tak jakby stawiać czoła, stawiać się w bój przeciwko tysiącom dinozaurów, trzymając tylko i wyłącznie miecz w ręce. San Michele quindi è l'angelo che dà il coraggio ai cattolici di oggi. Uważam, że święty Michał Archanioł jest aniołem, który
przekazuje, może obdarzyć duchem walki dzisiejszych katolików. È l'angelo della fortezza. Jest aniołem, aniołem obrony, siły. Vedete, oggi in Italia i sacerdoti hanno paura di parlare contro l'omosessualità. No cóż, zwierzę wam się, że dzisiaj w kościele włoskim ciężko jest mówić, jest trudnością dla nas mieć odwagę powiedzieć coś na temat, krytykować prądy, ruchy homoseksualne. Perché chi parla contro l'omosessualità è bollato, va a finire sui giornali, viene denigrato. Ten, który się odważy uczynić to, jest, zostaje napiętnowany i jego imię kończy, znaczy znajdzie się na pewno na pierwszych stronach gazet. Ecco, San Michele è colui che nei cieli ha sconfitto la prima rivolta contro Dio. Święty Michał Archanioł to ten pierwszy, który wygrał bój przeciwko, pierwszy bój, który odbył się w niebie i który go zwyciężył. La rivolta nei cieli è l'origine di tutte le rivolte sulla terra. Bunt, ten pierwszy bunt w niebie jest prototypem pierwszego buntu. Ten pierwszy bunt jest odpowiednikiem wszystkich innych buntów, które nastąpiły później na ziemi. Ecco, Dio sulla terra deve essere cacciato via dai parlamenti. Cóż, jaka jest tendencja? Bóg powinien być usunięty z auli wszystkich, z konstytucji, z auli wszystkich parlamentów świata. Deve essere cacciato via dalle scuole, dagli ospedali e dai tribunali. Powinien być usunięty ze szkół, sądów i parlamenty. Parlamenty, sì. Podkreślam przede wszystkim z sal rządzących, z parlamentów. Dio deve essere cacciato via dallo sport. Bóg powinien być też usunięty z hal sportowych, usunięty z działalności dotyczącej sportu. Ecco, io vivo nella zona di Napoli. Ja mieszkam w okolicach Neapolu. Per tantissimi anni il campo sportivo, lo stadio a Napoli era dedicato a San Paolo. Przez długie lata stadion sportowy Neapolu był dedykowany imieniu świętego Pawła apostoła. Adesso hanno tolto San Paolo come nome. Aktualnie niedawno usunęli imię świętego Pawła e hanno messo il nome di Diego Armando Maradona. I co zrobili? Nazwali ten stadion imieniem Maradona. Diego Armando Maradona. Diego Maradona. Certamente Maradona è stato un grande calciatore. Oczywiście wiemy, Maradona był wspaniałym sportowcem, wspaniałym piłkarzem. Ma sappiamo tutti che era anche un grande drogato. Ale przecież wszyscy wiemy również, jeżeli ktoś interesuje się sportem, to wie, że był po prostu również i narkomanem. Ha fatto tanti figli con tante donne diverse. Zrodził wiele dzieci z różnymi, z wieloma kobietami. Togliamo San Paolo. Więc cóż, usuwamy świętego Pawła. E mettiamo Maradona. I damy cześć Diego Maradona. San Michele ha radunato tutti gli angeli fedeli. Święty Michał Archanioł zgromadził wszystkich aniołów, którzy podążyli za Bogiem, którzy wybrali Boga. Wszystkich wiernych aniołów. Lucifero ha detto, io non servirò. Pamiętacie, co powiedział Lucyfer? Ja nie będę służył. Non servirò Dio. Nie będę służył Bogu.
Attenzione, attenzione, Michele non dice io servirò Dio, non dice così. Zwróćcie uwagę, Michał nie powiedział, nie zareagował mówiąc, no ale ja będę służył. Perché Michele non dice io. Gdyż Michał nie wypowiedział słowa ja. In Michele non c'è traccia di egocentrismo. W Michale nie ma nawet jednej joty egocentryzmu. Michele dice quis ut Deus, cioè chi è come Dio? Michał mówi quis ut Deus, któż jest jak Bóg? Non c'è nessuno come Dio. Nie ma nikogo, nikt nie jest jak Bóg. E quindi dice io sono niente e Dio è tutto. Cóż mówi święty Michał? Co oznacza ten okrzyk, ta jego postawa? Ja jestem niczym, a Bóg wszechmocny jest wszystkim. San Michele è il guerriero. Święty Michał zasadniczo jest wojownikiem. Ma è il modello di umiltà. Ale również jest wzorem pokory. Vedete, noi il 31 maggio abbiamo festeggiato la visitazione di Maria. Widzicie, teraz parę dni temu minęła uroczystość zwiastowania Najświętszej Marii Panny, tak, w kościele. Nawiedzenie. Visitazione. Przepraszam, nawiedzenie. Nawiedzenie Najświętszej Marii Panny. Abbiamo letto il Magnificat nel Vangelo. Przeczytaliśmy Magnificat podczas czytania Ewangelii. Nel Magnificat la Madonna parla di San Michele. W Magnificat Matka Boża no, wspomina świętego Michała. Quando dice che il Signore innalza gli umili e abbassa i superbi, i prepotenti. Kiedy w zdaniu mówi, że Bóg wywyższa pokornych, a poniża pysznych. La Madonna e San Michele rappresentano l'umiltà che viene premiata. Matka Boża i święty Michał symbolizują, można powiedzieć, wywyższoną pokorę. Pokorę w najwyższej formie. La Madonna dice, tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Matka Boża mówi, wszystkie pokolenia nazywać mnie będą błogosławioną. Perché grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Lui in me ha fatto grandi cose. Wielkie rzeczy uczynił mi Bóg. Bóg, nie ja dla siebie uczyniłam. San Michele e la Madonna sono sempre raffigurati con il diavolo sotto i piedi. Święty Michał i Matka Boża jest często na obrazach przedstawiani są, którzy miażdżą diabła. Solamente chi è umile si mette il diavolo sotto i piedi. Tylko ten, który jest uposażony w pokorę, może deptać diabła. Interessante che i due santi che più hanno amato San Michele sono stati San Francesco d'Assisi e il calabrese San Francesco da Paola. Interesującą okolicznością jest to, że dwóch najbardziej maryjnych i kochających również Michała świętych byli nimi święty Franciszek z Asyżu i święty San Francesco da Paola in Calabria. A Paoli z okolic Calabrii. San Francesco d'Assisi ha creato i frati minori. Wiemy, święty Franciszek z Asyżu założył zgromadzenie braci mniejszych. San Francesco da Paola ha creato i frati minimi. Święty Franciszek z Paoli założył zgromadzenie braci najmniejszych. Dove c'è l'umiltà, c'è sempre San Michele. Widzicie, gdzie jest pokora, tam zawsze pojawia się święty Michał. Grande devota di San Michele è la vostra Suor Faustina Kowalska. Wielką czcicielką świętego Michała była wasza święta siostra Faustyna. Z
Santa Faustina, il 14 luglio 1936, così scrive nel suo diario. Siostra Faustyna 14 lipca 36 roku zanotowała w dzienniczku. Ho una grande venerazione per San Michele Arcangelo. Mam ogromną cześć do świętego Michała. Attenzione, dice ho una grande uwagę, venerazione. Ona mówi mam wielką cześć do świętego Michała. E dice San Michele non ebbe esempi nel compiere la volontà di Dio. Dodaje, pisze dalej, święty Michał nie miał przykładów, jak pełnić wolę Bożą. E tuttavia San Michele eseguì fedelmente i desideri di Dio. Gdyż on w pełni zrealizował w swoim akcie w pełni wolę Bożą. Santa Faustina ci sta dicendo che San Michele non poté prendere a modello né la Madonna e né i Santi. Więc w tych zdaniach siostra Faustyna dostrzega to, że święty Michał nie miał żadnych wzorów, żadnych odnośników, jak pełnić i zrealizować wolę Bożą. Ecco, vedete, noi nella nostra vita cristiana abbiamo dei modelli. My w naszym codziennym chrześcijańskim życiu mamy punkty odniesienia, mamy wzorce. Wzorcami są? Può essere il santo di cui noi portiamo il nome. Więc są to święci. Na przykład świętym nam chyba najbliższym winien być święty, którego imię nosimy. Può essere Santa Teresina di Lisieux. Może być to święta Teresa z Lisieux. Può essere San Francesco d'Assisi o San Massimiliano Kolbe. Może to być święty Franciszek z Asyżu, może to być święty Maksymilian Kolbe. O la fondatrice delle congregazioni delle suore qui presenti. Lub fundatorki święte czy błogosławione zgromadzeń, które tutaj uczestniczą w tym spotkaniu, w tej konferencji, tak? Noi abbiamo dei punti di riferimento. My mamy. Wciąż mamy, możemy się powoływać, mamy punkty odniesienia. San Michele, no. Święty Michał nie miał tych punktów odniesienia. Sempre Santa Faustina, il 29 settembre del 1936, ha una visione di San Michele, gli appare San Michele. Więc wciąż siostra Faustyna nadal notuje w swoim dzienniczku 29 września 1936 roku, pisze. San Michele gli dice. Święty Michał powiedział mi. Il Signore mi ha raccomandato di avere una particolare cura per te. Święty Michał mówi. Bóg nakazał mi mieć szczególną troskę, roztoczyć szczególną opiekę nad tobą. Sappi che sei odiata dal male. Wiedz, że jesteś znienawidzona przez zło. Ma non temere. Lecz nie bój się. Chi è come Dio? Któż jest jak Bóg? E San Michele scomparve. I święty Michał zniknął. E dice Santa Faustina, io però sento la sua presenza e il suo aiuto. Święta Faustyna dalej pisze. Ja jednak nadal odczuwam jego obecność i doświadczam jego pomocy. Il diavolo vuole farci mettere paura. Cóż, diabeł po prostu chciał ją przestraszyć. Quando noi viviamo queste situazioni di angoscia e di ansia, kiedy my współcześnie przeżywamy nasze codzienne troski i czujemy niepokój, pensiamo con la mente all'immagine di San Michele. Niepokój i boimy się, obawiamy się, jak stawić czoła różnym naszym sytuacjom, problemom. Proponuję, abyśmy uczynili duży, znaczący znak krzyża i... Facciamo un bel segno di croce e diciamo, quis ut Deus, chi come Dio? Wypowiedzmy okrzyk Michała, quis
ut Deus. I andiamo avanti. I idziemy do przodu z tym okrzykiem na ustach. Questa conferenza sarà breve, tra 10 minuti finisco. Ta konferencja będzie krótka, za około 10 minut ją zakończę. Będę Perché è più importante vedere il film. Gdyż uważam, że dziś istotniejszym jest ważniejszym etapem tego naszego pobytu tutaj jest to, abyście mogli oglądnąć film. Nel film è raffigurata, rappresentata non solo la mia esperienza, ma di tante persone che amano San Michele. Ten film opowiada oglądniecie nie tylko moje doświadczenie, o którym opowiadam w tym filmie, moje świadectwo, lecz i świadectwa innych osób, moich przyjaciół, moich parafian. San Michele è raffigurato con lo scudo. Święty Michał Archanioł jest często przedstawiany na obrazach z tarczą. Perché ci difende dal male. Gdyż on broni nas, jest obrońcą, broni nas od zła. Ma è raffigurato pure con la spada. Ale jednocześnie utrzymuje szpadę w górę. Perché il male va combattuto. Gdyż równocześnie to zło musi być atakowane, musi być jednocześnie atakowane. Vedete, San Michele, proprio perché è il guerriero di Dio, è anche il modello di chi soffre per Dio. Święty Michał Archanioł jest również, może być również wzorem, modelem, matrycą cierpienia. Di tutte le forme di sofferenza, quella più profonda è reggere il peso della lotta contro il male. Wśród wszystkich form, odczuwania i niesienia ciężaru cierpienia, najwyższą formą jest reggere il peso della lotta contro il male. Najwyższą formą jest niesienie ciężaru walki ze złem. Come ho detto, due settimane fa io stavo in Francia. Wspomniałem wam na początku, że dwa tygodnie temu wróciłem z Francji. Adesso sto in Polonia. Aktualnie przebywam w Polsce. Tra qualche mese vado in Brasile. Za parę miesięcy wyjeżdżam do Brazylii. Certamente un po' stressante, un po' faticoso. Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, jest to dla mnie dosyć duży wysiłek. Però è piacevole. Lecz jednocześnie jest dla mnie to dużą przyjemnością. Tu giri, vedi tanti paesi, incontri tante persone, è bello. Pięknym doświadczeniem jest dla mnie to, że zwiedzam różne miasta, różne państwa, spotykam różnych ludzi, zaznajamiam się, zawiązuję znajomości. Qual è la sofferenza della mia vita di sacerdote? Lecz przyznam się wam, jaki aspekt mojego życia jest dla mnie moim ciężarem. Sono 32 anni che io sono parroco di una piccola chiesa di 1000 abitanti. Od 30 lat jestem proboszczem małej parafii w okolicach Salerno. 1000 abitanti. Tysiąca mieszkańców. Da 32 anni ogni anno io e le catechiste con tanto amore cerchiamo di preparare i bambini alla prima comunione o alla cresima. Ja przez te 30 lat prowadzę formację i ja wraz z katechetkami formację dzieci i młodzieży. Przygotowuję je do sakramentu komunii, do sakramentu bierzmowania. E purtroppo quasi tutti i bambini poi non vengono più a messa dopo la prima comunione o la cresima. No niestety zauważam później ze smutkiem, że te dzieci, nad którymi powiedzmy pochylałem swoją tutaj skupiałem, koncentrowałem się na tym, aby ich
formować, kształcić, niestety nie przystępują później do sakramentu małżeństwa, nie uczestniczą w życiu Kościoła, nie przychodzą na mszę. Il sacerdote non si deve scoraggiare, ma ogni anno non deve perdere l'entusiasmo, deve dare sempre il suo meglio per preparare i bambini. Należy powiedzieć, że no, muszę powiedzieć, że nie mogę się w związku z tą sytuacją, która no, nie budzi nadziei, nie mogę jej tracić tej nadziei. Muszę codziennie kontynuować moją pracę i nie przejmować się, iść do przodu. Ecco, tanti di questi ragazzi che sono diventati grandi non sono voluti sposarsi in chiesa col sacramento del matrimonio. No niestety, jeszcze raz powiem ze smutkiem, że wiele z tych dzieci, z tej młodzieży później niestety żyje w związkach partnerskich i nie przystępuje, nie podejmuje decyzji o zawarciu związku małżeńskiego. Per me è una grande sofferenza, perché io li ho conosciuti da bambini. Dla mnie jest to mój krzyż, dla mnie jest to krzyż mojego cierpienia, jest to cierpienie. Wiele przecież z tych dzieci znam od małego, od dzieciństwa. Poi dopo tanti anni che stai in una parrocchia devi sopportare il peso delle calunnie e della cattiveria delle persone. No, tajemnicą nie jest, że od tych również 30 lat muszę pochylić głowę, przełknąć nie jeden raz gorzki kawałek chleba, którymi są plotki, pomówienia i złe języki. Quando vai in una parrocchia e sei un prete giovane? Kiedy rozpoczynasz swoją pracę księdza, proboszcza, jesteś młody, pełen siły, no młody i piękny. Tutti ti vogliono bene perché sei giovane. Wszyscy cię kochają, wszyscy cię akceptują, bo jesteś młody, jesteś pełen siły i nowych inicjatyw. Sei giovane, sei bello. Jesteś młody, więc jesteś piękny. E tutti bravo, bravo. Wszyscy ci dopingują, wszyscy dobrze ci życzą. Poi passano gli anni, fai capelli bianchi, fai la gobba, fai la pancia. Później mijają lata, włosy zaczynają być siwe, zaczynasz być gruby, pogarbiony, brzydki, stary. Le persone non ti sopportano più. Osoby patrzą na ciebie już z dystansem. Zaczynają cię nie lubić i unikać cię. Dice il mio vescovo che ai santi vecchi non si accendono le candele, ai santi vecchi. Mój biskup ma takie powiedzenie, czasami jak się spotykamy, to tak mówi do mnie, słuchaj, no wiesz, starym świętym, czy świętym posuniętym w latach, nie stawia się, nie zapala się świecy. Le candele si accendono ai santi giovani. Wiesz, tylko tym młodym, tym nowym zapala się, tym popularnym zapala się świece. E questo discorso vale anche per voi che non siete preti, anche per voi. Taka sytuacja, taki stan rzeczy dotyczy również waszego życia, was tutaj obecnych. Che fatica per 30-40 anni portare avanti un matrimonio, crescere una famiglia, che fatica. Jakim trudem jest i krzyżem, dźwiganie krzyża, małżeńskiego krzyża, jakiej wymaga trudności, współczucia. Voi venite a messa, magari i vostri figli non vanno più a messa e vi prendono anche in giro. Rodzą się w waszych małżeństwach dzieci. Po pierwszych sakramentach też przestają chodzić do kościoła, uczęszczać na Eucharystię. E voi magari pregate per loro e fate anche i digiuni per la loro conversione.
Wy co robicie? Cóż wam pozostaje? Przystępować nadal do sakramentów? Klękać, modlić się za wasze pociechy? Pościć w intencji ich nawrócenia? Penso che diversi in mezzo a voi recitate la corona angelica San Michele. Mam nadzieję, że niektórzy z was odmawiają koronkę anielską. Znają koronkę anielską i ją odmawiają. L'ottava invocazione agli arcangeli. Ósme wezwanie w tej koronce anielskiej. Ci fa chiedere a San Michele e agli angeli il dono della perseveranza nella fede e nelle opere buone fino alla morte. W tym wezwaniu jest prośba do świętego Michała o wytrwałość, perseveranza di? Perseveranza nella fede, continuare a essere fedeli fino alla morte. Wytrwałość w wierze aż do śmierci. Gesù nel Vangelo ha detto: guai a chi mette mano all'aratro e poi si volge indietro. W Ewangelii jest fragment, który mówi tak, brzmi tak. Biada temu, który przykłada rękę do pługa i odwraca się wstecz. Devi conservare l'entusiasmo dei primi anni di sacerdozio o della vita matrimoniale. Musisz podtrzymywać ten ogień entuzjazmu, ducha radości, aby kontynuować. E non è per niente facile. Aby kontynuować aż do ostatnich naszych dni. Ja wiem, że nie jest łatwo. Nie jest nam łatwo. Perché nella vita devi ingoiare tanti bocconi amari. Też niestety musisz wielokrotnie należy w życiu wielokrotnie pochylić się nad, nie przejmować się złymi językami i problemami, które nas dotykają. E San Michele ti deve dare la forza di reggere il peso. Święty Michał Archanioł jest aniołem, który może dać nam tą siłę, uposażyć nas, wyposażyć nas w ten ogień wytrwałej walki aż do końca. Adesso ci mettiamo in piedi, facciamo una preghiera alla Madonna. Więc zakończyłem. Teraz was poproszę na koniec o powstanie i odmówienie modlitwy do Matki Bożej. Ave o Maria, piena di grazia. Łaskiś pełna. Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ci sono dei libri sugli angeli. Znajdują się tutaj książki o aniołach. Dove chi vuole, prendendo il libro, può approfondire il tema degli angeli. Jeżeli ktoś zainteresuje się tematem aniołów lub chce się zainteresować, chce poznać świat aniołów, gorąco zapraszam do zakupienia książki. Io ho parlato solo 20 minuti. Ja mówiłem tylko 20 minut na temat, przedstawiałem tylko 40 col traduttore. 20 minut na temat aniołów. No, było 40, dlatego, bo tutaj obok mnie stoi tłumaczka, więc... È stato un semplice stimolo, piccolo flash. To był tylko taki mały flash, odcinek tego, co można się dowiedzieć o aniołach. Ma dopo rimanete a vedere il film, perché rimarrete molto contenti. Ale naprawdę zapraszam was, abyście pozostali na projekcji filmu, bo naprawdę zapewniam was, że będziecie zadowoleni. Dowiecie się wiele na temat aniołów i kultu i świata aniołów i doświadczenia osób, które są związane z tym. L'idea e la regia del film è di Vincenzi Bodobiski. Więc ideatorem i reżyserem filmu jest tutaj obecny Vincenzi Bodobiski. E anche lui che monta il telone. To on również, który no, przygotował ten ekran, no, zmontował to kino. E anche lui che ci accompagna in giro con la macchina. Jest również naszym tutaj moim organizatorem mojej podróży po Polsce,
i jest moim kierowcą w Polsce, na terenie Polski. E dopo suona anche la tromba. Potem, wiecie, on zagra wam nawet na trąbce. Siamo grati a tutto quello che Vincenzo fa per amore a San Michele, a Gesù e alla Madonna. Jestem bardzo wdzięczny za to wszystko, co Vincenty czyni dla mnie, dla nas tutaj obecnych, przede wszystkim dla świętego Michała Archanioła i aniołów. Grazie anche al parroco che ci ha ospitato. Dziękuję bardzo również. Składam podziękowania tutaj proboszczowi miejsca, tej parafii. A Iwona, che ha organizzato questa giornata. Iwonce, która zorganizowała to dzisiejsze przedsięwzięcie anielskie. Vedete, in Italia non è facile fare conferenze sugli angeli. No, powiem wam, że we Włoszech niełatwo jest mi organizować anielskie konferencje. Perché tanti sacerdoti in Italia dicono, ma quali angeli? Gli angeli non esistono. Niestety, muszę wam przyznać się, że wiecie, co mi odpowiadają? Co ty mówisz? Ci księża, których proszę, co ty mówisz? Gli angeli... Jacy aniołowie? Aniołowie nie istnieją. Gli angeli sono simboli del bene, ma non esistono. No, ale to są takie symbole, symbole artystyczne, one w ogóle nie istnieją. Gli angeli sono generi letterari della Bibbia. Są gatunkami literackimi w Biblii, ale nie są, nie istnieją. I bambini credono agli angeli. Coś ty, to przecież tylko dzieci wierzą w anioły. I matti credono agli angeli. Również ci szaleni, oni chyba też wierzą w anioły. Ma noi non siamo né bambini né matti e non ci crediamo agli angeli. Ale my wcale się tym nie przejmujemy. My jesteśmy, ani nie jesteśmy dziećmi, ani nie jesteśmy wariatami, albo nie mamy równo pod sufitem. My wierzymy w aniołów. In questa chiesa non vedo bambini non ce ne sono. Ale widzę, że dzieci tutaj nie ma w tym kościele podczas tej konferencji. Nie zauważam. Se ci sono i matti, io non li so riconoscere, non lo so. Se ci sono i matti, dzieci nie widzę. Jeśli są szaleni i ci, co mają nierówno pod sufitem, przepraszam was bardzo, nie jestem lekarzem, nie jestem w stanie tego zdiagnozować. Padre Pio amava tanto gli angeli. Ojciec Pio bardzo kochał aniołów. Santa Teresina del Bambin Gesù amava gli angeli. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus również bardzo kochała anioły. Diceva che era la bambina degli angeli. Mówili, że jest dzieciątkiem aniołów, dzieckiem aniołów. Tak mówili o Teresce. San Francesco amava gli angeli. Święty Franciszek również bardzo kochał anioły. Se questi sono pazzi. Jeśli oni są wariatami, Io voglio stare in questo manicomio di pazzi, ci voglio Więc stare. Ja w takim razie idę do tego domu wariatów i wolę być tam niż gdziekolwiek indziej. Pure Gesù amava gli angeli. Również Jezus bardzo kochał aniołów, towarzyszyli mu przecież. Eppure Gesù è matto allora. Więc w takim razie Jezus też się zalicza w takim razie do tej naszej grupy. Grazie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz bardzo dziękuję.